ziarn wiary. Mogę sięgnąć po Ewangelię. Po Ewangelię. Po przepustkę do nieba. Tam, w niebie, nie stoi żaden święty Piotr przy drzwiach, bo ja nawet nie wiem, czy tam są jakieś drzwi. Ale żeby tam dotrzeć, żeby po śmierci nie trafić do piekła, potrzebujesz mieć duchowy bilet. I to jest tylko i wyłącznie twoje uwierzenie w fakt, że Jezus umarł zamiast ciebie. Jesteś bez winy. Do nieba idą ludzie bez winy. A żeby pozbyć się winy, trzeba przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Takiego ochroniarza trzeba wziąć. Taką kamizelkę kuloodporną. Rozumiesz? On wstał z martwych trzeciego dnia. Pokonał śmierć. Śmierć pokonał. To jest grube. Ja naprawdę byłem człowiekiem, który nigdy przed nikim się nie uginał. Od 17 roku życia siedziałem po więzieniach. Nie uginałem się przed nikim i przed niczym. Byłem człowiekiem, który niszczył innych ludzi i robiłem to z premedytacją. Tam na perkusji gra moja żona. Jesteśmy ze sobą 29 lat. Kiedy była w ciąży, a ja jeszcze byłem w grupie przestępczej, i przyszedł do naszego domu rozliczyć się ze mną jeden z naszych dealerów. I została mu jedna torba towaru. Ja powiedziałem, syp. I postawiłem butelkę whisky. Piliśmy i wąchaliśmy. I wtedy ona powiedziała kilka słów za dużo. Wstałem, przeładowałem pistolet i chciałem jej strzelić w głowę. Dzięki Bogu mój brat starszy rzucił się na mnie, wyrwał mi broń i uciekł. Byłem takim człowiekiem. Skrajnie złym. Skrajnie złym. Sprzedawałem dzieciom narkotyki, rozumiecie? Produkowałem amfetaminę. Ale w 2001 roku wziąłem w swoje ręce Pismo Święte. Z nudów. Więzienia były przeludnione w tym czasie. Wchodziła władza Prawa i Sprawiedliwości. Ziobro zamknął do więzienia 70% więcej więźniów niż więzienia były w stanie przyjąć. Taki był czas, jak zakierka. Taka mądrość była. Ludzie za alimenty siedzieli z bandytami pod celą. Z nudów wziąłem Biblię do ręki i przeczytałem taki stary, prosty tekst, że tak Bóg pokochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Usiadłem. Mówię, kurczę, o co kamar. Pierwsza myśl to wiecie jaka była? Że jestem już parę tygodni bez koksu i siada mi na głowę, jestem na zejściu. Mówię, kurczę, ale położyłem się spać i słuchaj, i rano wstałem z tą myślą, że jest Bóg, ale ja Go nie znam. I coś Ci powiem, przez 3 miesiące orałem ten temat, a wreszcie upadłem na kolana i powiedziałem, dobra, wygrałeś. Jeżeli Ty naprawdę jesteś, chcę Cię poznać. Chcę Cię poznać. Wiecie, ja nigdy nie skończę swoich kolan przed nikim. Ale przed Nim upadłem na kolana. Ja sobie zdałem sprawę, że to Pan Panów i Król Królów, nie jakaś popierdółka, nie jakiś mały Jezusik, nie lulajże Jezuniu, nie maluśki maluśki, tylko Pan Panów i Król Królów. Na Jego widok święty Jan padł na ziemię i nie mógł wstać. Jak Jego aniołek się pojawił, to prorok Daniel został sparaliżowany i nie mógł się ruszyć z ziemi. Ja w takiego Boga uwierzyłem, bo to jest Bóg, który stworzył niebo i ziemię. Ludzie zhumanizowali Go i tak nam Go podają jako wyświechtaną babkę. I mówią, przestrzegaj przykazań, bądź dobry, bądź porządny, to Pan Bóg Cię łaskawie zechce. To kłamstwo! To kłamstwo! Dzisiaj zbawienie jest dostępne dla każdego człowieka. Dzisiaj jest czas łaski. Wystarczy uwierzyć w to, że Bóg posłał swojego Syna Jezusa zamiast ciebie i że Chrystus stał z martwych ciele i uznać Go za Pana. Infinito. Alleluja. Idzie się do nieba i dziękuję bardzo.
Przyjmij to dziś. Przyjmij to dziś. Aleluja.